tam działalność opozycyjna była dużo słabsza. W pewnym momencie pojawiły się ulotki właśnie w stanie wojennym, odręcznie pisane jakieś ulotki z hasłem pojawiły się w kilku miejscach w Nowym Sączu. Cała Służba Bezpieczeństwa Wojewódzka, bo to wtedy było województwo, została postawiona na nogi. Wszczęto sprawę operacyjnego rozpracowania. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy ruszyło w teren. Od razu wiedziano, że te ulotki były pisane, bo od razu zlecono to, czy widać było gołym okiem, ale zlecono też ekspertyzy, że one były pisane niewprawną, dziecięcą ręką. I uruchomiono ogromną machinę całą policyjną, żeby schwytać, no wiadomo już było wtedy, że to jest prawdopodobnie jakiś, nie wiem, dziesięciolatek. No i okazało się, że rzeczywiście to pisały jakieś tam 11-12-letnie dzieci, napisały parę haseł antykomunistycznych na kartkach z zeszytów. I to sprawa, która w związku z tym była prowadzona, no dzisiaj liczy dwa grube tomy, kilkaset kart i no, prowadzone jest tak, jak dzisiaj podejrzewam, że w wypadku jakiejś sprawy o znaczeniu, nie wiem, no naprawdę zagrożenia terrorystycznego. To też świadczy o jakimś no, kompletnej paranoi tego systemu komunistycznego.